Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu BMC, CDR i kilka innych. Z pięknej dywergencji na RSI wystartowała spółka CDR. Równowaga korekt, być powyżej 123,71 to największy wzrost w całej tej sekwencji spadkowej. O nowy szczyt próbuje zawalczyć BMC. Dopóki jest powyżej 63,46 to ma na to szansę. Bardzo droga spółka i niepokoi nas RGR na spadek. Na ATC trend na razie wzrostowy. RGR na Budimex nie ma jeszcze wybicia. Lada moment spółka Blo wybije do swojego ATH po zamknięciach. Na ważnym wsparciu BOW. Stop loss dla pozycji 8,73. Na swoich maksimach ETL i lepiej, żeby nie schodził poniżej niebieskiej linii. Jak PCR wybije 80, to chyba będzie chciała rosnąć. Szczególnie, że korekty są równe. SLV poniżej niebieskiej powinniśmy poczuć się zaniepokojeni. Jakby XTB zszedł na 17, to chyba warto kupić. Dużo polskich spółek emanuje siłą, skąd się zatem wzięło przeświadczenie, że jesteśmy w beście. Bo słabo zachowują się indeksy. Czy można jednak mówić o beście o czymś, co od 25 lat nie zmieniło ceny? Przede wszystkim to nigdy nie było w hoście. Wiadomo też nie od dziś, że tego typu spółek nie kupuje się drogo, bo one znajdują się w trendzie bocznym. Tego typu spółki, aby zarobić, kupuje się tanio. Czyli żeby kupić takie na przykład PKO BP, to potrzebujemy ceny poniżej 15 zł i wtedy możemy się zastanawiać, czy trochę nie pozbierać. Po drugiej stronie barykady spółki, o których na pewno nie można powiedzieć, że znajdują się w beście, na przykład WOT, czy TOR, czy LVC. A to, że spada na przykład Allegro, to nie jest wina Bessy, bo zaczęło spadać już dużo wcześniej. Mercator przecież także nie spada dlatego, że jest Bessa, tylko spada sam z siebie. I na zakończenie motto dnia. Jeśli wiesz, że się pomyliłeś, to wycofaj się z transakcji. Pierwsza pomyłka jest pomyłką najtańszą. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.